W księgarni kawiarni Dopełniacz odbyło się spotkanie autorskie z Kacprem Łukowiczem, absolwentem uniwersyteckiego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie, którego książka pod tytułem Złe Duchy miała premierę w maju. To jest powieść o licealistach, którzy poza oczywiście nauką imprezują, ale jest to też powieść trochę kryminalna, dlatego że ci licealiści popełniają pewne przestępstwo, które prowadzi do serii dziwnych wydarzeń i jeszcze dziwniejszych konsekwencji tak naprawdę. Humanistyczny duch w szkole, o której się mówi, że jest raczej bardziej matematyczno-przyrodnicza, funkcjonuje. Ja myślę, że winę za to ponoszą nie tylko poloniści, ale także patron, czyli nasz Juliusz. I ja przyznaję się, że nie czytałem, dzisiaj przyszedłem po to, by Kacper zachęcił mnie do przeczytania jego dzieła, ale z tego co wiem i co słyszałem, jest to książka pisana takim językiem, który do młodzieży trafi i o takich problemach, z którymi młodzież boryka się czy spotyka się na co dzień. Znajomi, głównie właśnie licealiści, o których tak naprawdę jest ta powieść, są bardzo entuzjastyczni. Myślę, że też dlatego, że to zrywa taką łatkę licealisty, który ciągle się uczy, co jakiś czas pójdzie na imprezę, a ta powieść właśnie pokazuje, że oni są w stanie zrobić dla siebie trochę więcej. Po książkę myślę warto sięgnąć dlatego, żeby zobaczyć, że licealiści nie są tylko taką bandą krzykliwych, siedzących przy książkach ludzi, ale są też przede wszystkim przyjaciółmi dla siebie i potrafią dla siebie zrobić bardzo wiele. Książka Złe Duchy dostępna jest w księgarni kawiarni Dopełniacz, mieszczącej się pod estakadą na Chorzowskim Rynku.